Witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię jak wygląda procedura gwarancyjna w Lidlu z urządzeniami Parkside Performance. Zapraszam do oglądania. Na początku chcę zaznaczyć że nikt nie sponsoruje tego filmu, nagrywam ten film, aby podzielić się z wami jak działa gwarancja taka w Lidlu. Problem, jaki występował w tej wkrętarce, jest dostępny na moim kanale parę filmików wcześniej. Lub tutaj, w prawym górnym y, rogu filmu, będzie link, można sobie włączyć. Z przyczyn, iż to urządzenie nie nadawało się do użytku, ponieważ po jednej nocy y, cały prąd z akumulatora zszedł, cały się rozładował, więc postanowiłem napisać do Lidla. Napisałem do Lidla przez Lidl.pl. Dnia 19 kwietnia z całym opisem sytuacji, czyli jaki pro problem występował w tej wkrętarce. Na drugi dzień, czyli 20 kwietnia, otrzymałem odpowiedź z Lidla, czy wybieram opcję gwarancji z tytułu rękojmi, czy bezpośrednio u gwaranta, czyli w firmie Owiem, która wyprodukowała tą wkrętarkę. Ja wybrałem opcję z tytułu rękojmi, czyli bezpośrednio w Lidlu. Ten sam dzień na maila otrzymałem potrzebne załączniki, w których była etykieta, którą trzeba nakleić na przesyłkę, oraz jeszcze jedna kartka, którą trzeba było dać do paczki. Ja dodatkowo do paczki dodałem jeszcze własny opis, jaki, jest, jaki występuje problem w tej wkrętarce. Dnia 28 kwietnia wysłałem paczkę w placówce Poczty Polskiej. Dnia 30 kwietnia otrzymałem informację, że zwrot został zaakceptowany oraz pieniądze zostaną przelane na moje konto w najbliższych dniach. Pieniądze dostałem 30 kwietnia. Także podsumowując bardzo profesjonalne podejście do klienta ze strony Lidla. Oby więcej było takich gwarantów jak właśnie Lidl, bo Lidl tutaj jest przykładem dla innych firm, które nie chcą przyjmować niektórych urządzeń nawet jeżeli Problem wynika nie po stronie użytkownika, lecz po stronie właśnie tej firmy, która wykonała dane urządzenie. Także właśnie z tej racji, że Parkside oraz Lidl zachowują się fair w stosunku do użytkowników, postanowiłem, że zakupię u nich znowu wiertarko-wkrętarkę Parkside Performance, natomiast tą 12V, tą ze ściąganym futerkiem, tam chyba 170 zł ona kosztuje, bo taka by mi się przydała, taka mniejsza. Ta duża niekoniecznie, bo do sporadycznego użytkowania jest bardzo dobra ta mała, a jak wiadomo, jak chce się jakieś większe wkręty wkręcić, to poleca się zakrętarki, żeby nie przemęczyć po prostu takiego urządzenia. Także w następnych filmach pojawi się test właśnie tej wkrętarki małej Performance 12V, także już zapraszam na ten film także ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu, zapraszam do oglądania innych moich filmów oraz subskrybowania kanału. Widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, cześć!